Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj powiem Wam o moich ulubionych maskach do twarzy. Maskach, których używam w ostatnim, mniej więcej na przełomie ostatniego roku. Odkryłam te wszystkie, te produkty, o których będę Wam dzisiaj mówiła. Mam tutaj cztery maski z różnych przedziałów cenowych, więc mam nadzieję, że każda z Was coś dla siebie znajdzie. I zacznę może od tych tańszych masek. Te na pewno dobrze znacie, to są maski z firmy Montagne Jeunesse. I ta akurat jest maską czekoladową. Według opisu producenta jest to maska do normalnej, suchej oraz mieszanej skóry, która oczyszcza nam pory. Jest to również maska nawilżająca z masłem kokosowym oraz masłem shea. Tych masek z firmy Montagne Jeunesse używam już od bardzo dawna. Bardzo lubię maskę, chyba jest taka z białą czekoladą. Maska owocowa, tropikalna, jest bardzo fajna. Ostatnio najczęściej używam właśnie tej ze względu na jej właściwości nawilżające i oczyszczające pory. Oczywiście po jej nałożeniu, ponieważ ma taki kolor brązowy, wygląda mi jak kupa, ale warto się takiej poświęcić, bo rzeczywiście efekt jest bardzo przyjemny. Co tutaj mam napisane dokładnie? To jest maska błotna, skąd są ten kolor przede wszystkim. Pomaga nam oczyścić pory, wydobyć wszelkie nieczystości, a oprócz tego właśnie jest skóra jakby odświeżona i nawilżona. Rzeczywiście jest ten efekt odświeżenia, jeżeli chodzi o oczyszczanie porów, może nie jest on tak widoczny jak przy pozostałych maskach, które Wam dzisiaj opowiem. Natomiast rzeczywiście przy regularnym użyciu, raz w tygodniu przynajmniej, utrzymamy skórę w dobrym stanie, w dobrej kondycji, pory nie będą aż tak widoczne, powiedziałabym. Jeżeli chodzi o nawilżenie, ja mimo wszystko muszę po jej nałożeniu, po jej zmysiu nałożyć jeszcze krem nawilżający, ponieważ czasami, to zależy od mojego stanu skóry aktualnie w danym dniu, ale czasami czuję jednak lekkie ściągnięcie, więc żeby to zneutralizować, nakładam jeszcze krem lub jakieś serum. Ale generalnie one kosztują kilka złotych, warto wypróbować. Taka maska wystarczy mi na mniej więcej dwa użycia. Nie polecam dłużej jej zostawać otwartej, ponieważ bardzo szybko wysycha. Kolejna maska jest to maska z firmy Alba Botanica. Nazywa się dokładnie Natural Hawaiian Facial Mask. I to jest maska również oczyszczająca. Tak wygląda opakowanie. Maska enzymatyczna z papają. I według tutaj producenta jest to maska, która jakby usuwa nam martwe komórki, martwy naskórek, oczyszcza pory, zostawia skórę świeżą i pełną blasku. Oprócz tego w składzie jest także aloes, który delikatnie koi wszelkie zaczerwienienia i tworzy taki jakby równy, wygładza nam skórę, tworzy taki równą powierzchnię jakby do na przykład nakładania makijażu później. W jej składzie mamy przede wszystkim na pierwszym miejscu jest woda, następnie właśnie jest wyciąg z liścia aloesu, następnie mamy algi, papaje, ekstrakt z ananasa, to są najważniejsze składniki. Co jest ważne, jest to produkt, który nie stosowany na zwierzętach, nie ma żadnych sztucznych barwników, nie ma parabenów, nie ma sulfatu, żadnych tych wszystkich szkodliwych składników. Ona ma taką formę żelu, lekko zielonkawego, nie wiem, na ile będziecie to widziały. Więc dzięki temu ma też taki bardzo chłodzący efekt. Szczególnie kiedy na przykład trzymacie ją w łazience na lato, to będzie taki naprawdę bardzo fajny, odświeżający, chłodzący efekt. Pięknie pachnie, naprawdę pachnie jak takie tropikalne wakacje, tak mi się kojarzy od razu. Taka bardzo relaksująca, przez takie właśnie skojarzenia. Te wszystkie takie zapachy, moim zdaniem, dla mnie przynajmniej, takie owocowo, papaja, właśnie ananas, takie bardzo tropikalne. Kojarzy mi się z koktajlami gdzieś tam nad brzegiem morza. To mnie bardzo tak relaksuje. Tą maskę nakładamy sobie na jakieś 5 minut, tak według producenta. Ja nakładam troszkę dłużej, tak około 10 minut. Ona nam lekko zasycha. To nie jest, nie tworzy nam skorupy, natomiast lekko jakby się część się wchłania, część lekko nam zasycha. To już nie jest taki mokry żel. Ja sam nie musimy ją zmyć. I rzeczywiście skóra po tej masce jest doskonale odświeżona, naprawdę jest bardzo gładka, jest bardzo przyjemna dotyku, odnowiona też jest, te wszystkie martwe komórki, no po prostu czuć, że została ta skóra odnowiona. Zrobiłam właśnie ją wczoraj, więc cały czas czuję ten efekt i rzeczywiście podkład się lepiej nakładał dzisiaj, kiedy robiłam makijaż. I taka ciekawostka, mój narzeczony również wczoraj, jak ją nakładałam, mówi, a zrób mi też, więc ja od razu pobiegłam do łazienki, żeby nie zmienił zdania przypadkiem. I nałożyłam także jemu tą maskę. I on też zauważył, że naprawdę jego skóra jest taka gładka, taka zupełnie inna niż zazwyczaj. Następny produkt to już troszeczkę droższy. Jest to maska z firmy Alpha H, nazywa się Soothing and Calming Mask. I ona w składzie m.in. ma glinkę kaolinową. Resztę składników w sumie nie jestem w stanie dokładnie
rozszyfrować. Ma też skład alkohol, więc może jeżeli lubicie produkt z alkoholem, to może jej nie polecam. Natomiast jest ona przeznaczona do skóry, do każdego typu cery, więc nie powinna teoretycznie powodować żadnych reakcji. Szczególnie, że jest to maska kojąca. Więc ona ma taki kolor lekko niebieskawy, nie wiem na ile to zobaczycie. Również wygląda bardzo elegancko po jej nałożeniu. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że po jej użyciu wszelkie takie podrażnione miejsca, zczerwienienia są jakby ukojone, nie są już tak bardzo widoczne. Skóra wydaje się taka dosyć dobrze nawilżona, taka raczej, taka właśnie, taka, to jest to słowo, ukojona. Tak właśnie się to odbieram, ten rezultat po użyciu maski. Nie muszę od razu biec do łazienki i nakładać sobie kremu nawilżającego. To jest również maska, którą zmywamy, nakładamy 10 minut i zmywamy. I następnie polecana jest, żeby właśnie użyć także krem nawilżający. Natomiast nie jest to niezbędne, jeżeli nie chcemy na przykład od razu nakładać kremu, to skóra wygląda na tyle dobrze i czuje się na tyle dobrze, że nie musimy od razu tego uczucia ściągnięcia usuwać. Ja ją nakładam szczególnie w momencie, kiedy czuję, że moja skóra jest lekko podrażniona, kiedy na przykład po zmyciu makijażu, czasami mam takie dni, że po zmyciu makijażu moja skóra czerwienieje. To są takie jakby pierwsze oznaki, że coś się dzieje nie tak. Więc wtedy nakładam sobie tą maskę i rzeczywiście neutralizuje ten efekt. Rzeczywiście moja skóra się uspokaja i wygląda dobrze ponownie. Więc również jest to bardzo dobry produkt. Szczególnie polecam dla skóry wrażliwej i dla skóry suchej. I ostatnia maska, jest to bardzo droga maska. To jest coś, co podobno teraz jest największym hitem w Hollywood, czy było kilka miesięcy temu. I to jest maska Glam Glow. Tutaj mam tylko taką miniaturkę. Tutaj mamy 15 ml, więc w porównaniu z tym 85 gramów. A jeszcze nie powiedziałam, tą maskę z Aldo Botanica możecie dostać na stronie iHerb.com za kilkanaście dolarów, więc jest bardzo, jest dosyć tania, a naprawdę mogę ją Wam polecić. Ale wróćmy do tej. To jest maska taka, która mi twarz zasycha. Już teraz trochę mi zaschła sama w opakowaniu, więc muszę ją lekko zwilżyć przed nałożeniem. I to jest maska, która ma powodować takie uczucie jakby, takie trochę jakby, może nie pieczenie, ale czujemy ją na skórze, że coś się dzieje. I ma nam skórę również dobrze oczyszczać pory i odnawiać naszą skórę, żeby uzyskać taki bardzo taki świetlisty efekt, taką promienną cerę po jej zmyciu. W jej składzie jest między innymi jakaś skała wulkaniczna, francuska glinka, liście zielonej herbaty, takie kawałki liści. Nie wiem, czy to będzie widać, chyba nie będzie widać nigdzie. W każdym razie po nałożeniu mamy na twarzy takie zasuszone liście zielonej herbaty. Polecane jest, żeby nałożyć ją na twarz, na szyję, zostawić na kilka minut, aż zaschnie i następnie zmywamy wodą. I rzeczywiście jest to rewelacyjna maska, jest ona bardzo droga, więc nie będę jej Wam polecała, bo sama jej też nie kupię ponownie, ponieważ jest za droga. Ona kosztuje za takie coś zapłaciłem chyba 40 dolarów za 15 ml, a pewnie pełnowymiarowy kosztuje około 70. Jest to produkt bardzo drogi, natomiast rzeczywiście nie używałam jeszcze wcześniej maski, która tak dobrze oczyszczała skórę i rzeczywiście skóra po niej jest naprawdę błyszcząca, ale nie taka błyszcząca niezdrowa, tylko taki zdrowy, naturalny blask w naszej skórze jakby wydobywa ta maska z naszej skóry. Doskonale ją oczyszcza, wszelkie tutaj pory, wszelkie miejsca, gdzie miałam jakieś tam przesuszone, to wszystko znika, jest zneutralizowane, skóra jest gładka, jest równa i jest taka bardzo promienna, więc jeżeli o to chodzi, o działanie, jest doskonała. Natomiast czy jest to maska wyjątkowa? Pewnie nie. Wydaje mi się, że tutaj ta skała wulkaniczna niekoniecznie jest tym elementem, który naprawdę powoduje ten cały efekt. Myślę, że tutaj większość glinek, większość masek na bazie glinek będzie dawała podobny efekt, a na pewno są tańsze. Więc to jest taka maska, o której mówię jako taka ciekawostka, ponieważ no jest to raczej produkt drogi, jest to produkt ekskluzywny, ale jeśli chodzi o działanie, naprawdę jest doskonały. Jeżeli macie ochotę wydać większą kwotę na maskę do twarzy, to mogę ją Wam polecić. Z tym, że trzeba dosyć szybko zużyć, ponieważ, tak jak powiedziałam, dosyć szybko zasycha, mimo tego, że mam zawsze szczelnie zamknięte opakowanie. Z tych czterech produktów najbardziej polecam Wam tą maskę z firmy Alba Botanica. Ze względu i na walory zapachowe, i na jej działanie, i stosunek ceny do jakości, ponieważ to jest, tak jak powiedziałam, kwestia kilkunastu dolarów i nada się dla każdego typu skóry. Jest to maska wegetariańska, nie stosowana na zwierzętach, więc no same plusy, nie zauważyłam żadnego
negatywnego efektu, żadnego minusa tego produktu. Więc jeszcze raz, jest to maska Alba Botanica, tak wygląda opakowanie. Naturalna hawajska maska z papają. I to wszystko na dziś. Możecie mi też polecić w komentarzach swoje ulubione maski, szczególnie dla skóry suchej i wrażliwej, więc nic takiego bardzo ostrego, bardzo inwazyjnego, powiedzmy. A ja się już z Wami żegnam, na dzisiaj do zobaczenia w kolejnych filmikach.